Halo, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry RimWorld, czyli symulatorze zarządzania własną kolonią kosmiczną. Na wstępie chciałbym podziękować za wszelką aktywność pod poprzednim odcinkiem, za wszystkie komentarze, zwierzęce porady i tak dalej, i tak dalej. Dzięki tym komentarzom być może pewnego dnia ogarnę RimWorlda na tyle, by i Wam, drodzy widzowie, przyjemniej się go oglądało. Tak czy siak, jak pamiętacie, w poprzednim odcinku starałem się naprawić błędy, które wyrządziłem na przestrzeni wszystkich pozostałych epizodów. Jednakże podczas próby naprawy tych błędów zostałem zaatakowany przez bandę piratów. W wyniku tego jeden z tych piratów znajduje się obecnie u mnie w niewoli, no i plan jest taki, by go zresocjalizować. Jednakże mamy pewien problem. O resocjalizacji opowiem za chwilę nieco więcej, aczkolwiek najpierw powinniśmy skupić się na tym, co widać na pierwszy rzut oka. A co widać? Cóż, widać, że ten pirat ma infekcję. Infekcję, która jest infekcją lewej nogi. Pisaliście w komentarzach, że najprostszym sposobem na wyleczenie jakiejś infekcji jest po prostu amputacja danej kończyny. Problem jednakże polega na tym, że ten pan już posiada prawą nogę drewnianą, co oznacza, że jeżeli ja jeszcze odetnę mu lewą nogę, to będzie jeździł na wózku. I tym samym nie będzie już pełnoprawnym członkiem, śmieszne słowo, naszego społeczeństwa. A my dążymy do tego, by on mógł pracować jak każdy inny, by mógł pomagać w budowie naszej wspaniałej kolonii i mógł funkcjonować w naszym pięknym społeczeństwie. Tak więc będziemy walczyć o tego pana i właśnie dlatego w przerwie między nagrywaniami zmieniłem mu, by otrzymywał najlepsze możliwe medykamenty. Tutaj w tym lewym panelu w zakładce zdrowie możemy wybrać, jaki ma mieć on rodzaj opieki zdrowotnej. Czy zapłacił ZUS, czy nie opłacił ZUS-u, prawda? Czy ma ubezpieczenie, czy nie ma ubezpieczenia? Jak nie ma ubezpieczenia, no to po prostu nie ma nic. Aczkolwiek ten pan jest u nas ultra VIP-em, dlatego otrzymuje najlepsze możliwe medykamenty. Problem polega na tym, że mamy tylko jedną apteczkę, a ta apteczka przydałaby nam się bardziej do uleczenia naszego pieska. Nasz piesek, który ma silny ból, jak widzimy, jest osłabiony, jeżeli chodzi o świadomość, ma osłabiony wzrok, ogólnie słuch też ma osłabiony, wszystko ma osłabione, a nie, słuch ma dobry. Tak więc mobilność ma osobioną, z tego względu, że ma przednią lewą nogę rozciętą, ma także zainfekowaną, podobnie jak tylną lewą nogę, co oznacza, że jemu również przydadzą się najlepsze możliwe medykamenty. Domyślnie było tutaj ustawione, by po prostu był on pod stałą opieką lekarską, aczkolwiek bez jakichkolwiek lekarstw. Dlatego właśnie to zmieniłem. No i mam nadzieję, że dzięki temu jakkolwiek uda nam się uratować naszego dzielnego pieska, który, no nie oszukujmy się, uratował nam nieco dupsko podczas ataku tych piratów. Jeżeli chodzi o resocjalizację naszego tutaj więźnia, no to poza tym, że będzie otrzymywał on od nas medykamenty i będziemy modlić się o to, żeby jakkolwiek udało nam się uratować jego nogę bez amputowania jej. Jeżeli jednak będziemy zmuszeni do amputacji, to wykonano na nim dość skomplikowaną operację poboru narządów, ponieważ taka operacja również się tutaj znajduje. Możemy dodać polecenie, by pobrać mu wszelkie narządy, jakieś płuca, serce, wątrobę itd., a następnie po prostu sprzedamy to jakiemuś handlarzowi. Ewentualnie z tego, co słyszałem, możemy również te narządy wykorzystywać do leczenia własnych kolonistów. Innymi słowy, jeżeli ktoś będzie miał chore serduszko, no to możemy mu te serduszka zamienić, chociaż nie wiem, ile w tym prawdy, ale to, co jest ważne, to to, że jeżeli chcemy zrekrutować tego kolonistę, to tak jak ktoś słusznie napisał w komentarzach, powinniśmy postarać się, by on widział w nas prawdziwych bogów, by on widział, że jesteśmy spoko ludźmi i dlatego właśnie muszę zacząć od wyburzenia tej ściany. Dlaczego? O co chodzi? Już tłumaczę. Chcę, żeby to pomieszczenie było troszeczkę większe, wtedy zmieszczę tam kilka bardzo ważnych przedmiotów. Przede wszystkim stół oraz krzesło, przy którym on będzie mógł, no, pożywiać się po prostu. Ponieważ jak na razie to on żre na podłodze, a my nie chcemy, żeby on żarł na podłodze, prawda? Oczywiście, że prawda. Dwa, chcemy, żeby on otrzymywał najlepsze możliwe posiłki. Dlatego jak jest on więźniem, to damy mu, by był on ustawione na rozmowę i rekrutację, dzięki czemu będziemy starać się jakkolwiek tutaj go przekonać do dołączenia do naszej kolonii. Czy dostaję żywność? Oczywiście dostaję żywność. Widzę, że nie mam opcji wybrania najlepszej możliwej żywności. Być może dlatego, że i tak ja mam tylko jeden rodzaj żywności, którym jest, no, którym są ziemniaki z ryżem. Tak więc, no, i tak zbytniego wyboru tutaj nie miał. Dalej, na pewno po wyburzeniu tej ściany musimy zainwestować w podłogę. Chcemy, żeby tutaj była jakakolwiek podłoga, drewniana podłoga, a gdy ta podłoga zostanie zbudowana, to tak jak już mówiłem, zbudujemy tam jakąś, no, jakiś stolik, jakieś krzesło i ewentualnie wstawimy mu tam oczywiście lampy. Lampy, o których również musimy porozmawiać, ponieważ z tymi lampami mamy problem. Pisaliście wielokrotnie w komentarzach, że waszym zdaniem powinienem mieć o wiele więcej źródeł oświetlenia niż tylko te 4 lampki. Dlaczego? Ano dlatego, że jak koloniści znajdują się w ciemnościach, to mają obniżony nastrój. Dlatego właśnie teraz szukam gdzie jest ta lampa stojąca. Widzę, że jest tutaj, tak więc staramy się teraz te lampy tutaj porozmieszczać. W chłodni również takowa lampa może się znajdować. I skoro jesteśmy już przy temacie chłodni, to dobrym pomysłem byłoby zainwestować w jeszcze jeden klimatyzator. Ponieważ też, jak słusznie zauważyliście, jeden klimatyzator nie wyrabia mi w obniżeniu temperatury tej chłodni. Jak widzicie, obecnie temperatura w tym pomieszczeniu wynosi 0 stopni Celsjusza, a my chcieliśmy, żeby tutaj było minus 10. Tak więc musimy zainwestować w jeszcze jeden klimatyzator. Ten klimatyzator był tutaj w zakładce temperatura, więc obkręcamy go i stawiamy może w tym miejscu, gdzieś tutaj, dokładnie tak, niech będzie gdzieś tutaj. Dzięki temu być może będziemy mogli już ogarnąć sytuację z naszą chłodnią, która jak na razie aż taką dobrą chłodnią nie jest, ponieważ 0 stopni Celsjusza to nie jest coś, co nas interesowało. Dalej, będziemy musieli także wyznaczyć jedną osobę, która posprząta nam całą kolonię, ponieważ jak na razie mamy tutaj ogromny syf i pisaliście mi wielokrotnie o tym, że waszym zdaniem powinienem wyznaczyć przynajmniej jedną osobę, która będzie zajmować się tylko i wyłącznie sprzątaniem przez 1 do 2 dni, dzięki czemu ogarniam tutaj wszystko idealnie i nasi koloniści będą lepiej funkcjonować, będą w lepszym nastroju. Tak więc za chwilę się tym zajmiemy, ale jeszcze zanim to zrobimy, to ustawię, by w składowisku nie były przetrzymywane śmieci, ponieważ też, jak słusznie zauważyliście, no dlaczego śmieci mają być przetrzymywane w składowisku? Przecież od tego mam wysypisko, więc niech na wysypisku będą przetrzymywane jakiekolwiek śmieci, podczas gdy w składowisku będą tylko wartościowe przedmioty. Jeżeli chodzi o zwłoki, to te również nie powinny być przetrzymywane w naszej chłodni, z tego względu, że to pogarsza zdrowie psychiczne naszych kolonistów, a my nie chcemy, żeby oni za każdym razem, jak będą wchodzić do chłodni, nie chcemy, żeby za każdym razem widzieli tutaj jakieś zwłoki, tak więc no, mam nadzieję, że to w miarę rozumiecie. Dalej, też potrzebujemy więcej jedzenia. Ja mówiłem w poprzednich odcinkach, że tego jedzenia mamy wystarczająco, aczkolwiek z tego, co powiedzieliście, no 20 posiłków to jest nic, dlatego ja tutaj ustalę, by oni robili to jedzenie, aż wyniesie 30. Aczkolwiek, żeby to jedzenie zrobić, będziemy potrzebować chyba nieco polowania, ponieważ nam się ziemniaczki skończyły, ryż nam się skończył, kukurydza jeszcze nie wyrosła, a to oznacza, że trzeba będzie zapolować. Ale tym zajmiemy się za chwilę. Na razie odtrzymamy grę, ponieważ no, jak widzę, mam już 7 minutę odcinka, a jak na razie tylko stoję i gadam na temat mechaniki tej gry. No ale pamiętajmy, że tutaj też chodzi o to, byście i wy czegoś się nauczyli, nie tylko ja, ponieważ wiem, że jest także wiele osób, które no nie umie grać w RimWorlda, nigdy RimWorlda nie widziało, a być może dzięki temu, że ja cytuję komentarze ludzi, którzy jednak potrafią w te produkcje grać, to jakkolwiek ich umiejętności grania w te produkcje również się zwiększą. Ale, tak jak mówiłem, musimy w końcu wyznaczyć kogoś, kto będzie teraz zajmował się tylko i wyłącznie sprzątaniem. Moim zdaniem Dorian jest tego typu człowiekiem, że on mógłby obecnie zajmować się tylko i wyłącznie sprzątaniem. Tak więc ustawimy tutaj wszystko na poziom 4. Niech wszystko będzie miał na poziomie 4, proszę bardzo, raz, dwa. I teraz chcemy, by on był naszym panem od sprzątania. Który to jest pan? Czy to jest nasz woźny? Halo, halo, woźny. Zajmuje się włączeniem i wyłączeniem urządzeń. Nie, to nie był woźny. My chcemy to sprzątać. O właśnie, jest sprzątać, tak więc niech on ma na priorytecie sprzątanie. Dokładnie tak. Ewentualnie możemy mu jeszcze zmienić, żeby on w ogóle się tym nie zajmował. To też jest w sumie niegłupim pomysłem, więc niech on w ogóle się tym nie zajmuje. Niech zajmuje się tylko i wyłącznie sprzątaniem i traganiem, jakkolwiek gdzie by to drugie słowo nie brzmiało. Dlaczego? Ano dlatego, że dzięki temu być może on nam w końcu wysprząta tę krew, która nam zalewa całą naszą kolonię, co jest dość smutne. Okej, możemy zwiększyć prędkość gry i zobaczyć, jak tutaj działają te nasze wspaniałe rzeczy. No, jak na razie Dorian zajmuje się niestety wynoszeniem przedmiotów, chociaż wolałbym, żeby on zajmował się jak na razie sprzątaniem, a nie przynoszeniem tego wszystkiego, ale może to jest część jego planu. No, oczywiście, z tego co widzę, przynajmniej robi coś wartościowego. Wynosi te dziwne skały, które nam tutaj psuły cały widok naszej kolonii, wynosi je na zewnątrz, więc jakieś profity z tej jego pracy mamy. Ponadto nasz więzień jest już karmiony, chyba wyleczony z infekcji, dobrze mówię? Niestety dalej ma infekcję, a chyba można to poznać po tym, tutaj żółtym kolorze, ale mogę się oczywiście mylić. Na pewno będziemy potrzebować tutaj więcej podłogi. Podłoga jest tutaj nam bardzo potrzebna, chcemy, żeby on czuł się dobrze. Będziemy nam potrzebować także prądu, ale to już chyba wyznaczyłem. No i przede wszystkim meble. Wydaje mi się, że jeden metalowy stół, czy stół z drewnianej kłody mu wystarczy. Więcej nie potrzebuję, więc postacie mu tutaj taki stolik, postacie mu tutaj także drewniane krzesełko, przy którym będzie mógł zjadać swoje... pożywienie, no i ewentualnie możemy tutaj postawić także, no wydaje mi się, nie głupim pomysłem było mu tutaj postawić także doniczkę. Jakąś doniczkę, przy której on będzie mógł spędzać swój czas, będzie mógł z nią rozmawiać, będzie mógł się jej pytać, jak tam życie i tak dalej, i tak dalej. Więc jakąś doniczkę także mu tutaj postawcie. Gdzieś w rogu niech stoi, a co tam? Czy lampa tutaj już się jakaś znajduje? Nie, lampy mu już tutaj żadnej nie postawiliście, a powinniście mu postawić nawet z dwie lampy. Niech on wie, że jest kochany. Nie udało nam się zrekrutować więzień, poniżej nastroju 35%. Oczywiście my mu ten nastrój postaramy się naprawić. Jak będzie jadł przy stoliku, to na pewno ten nastrój mu się jakkolwiek poprawi. Widzę, że nasze lampy tutaj oświetlają bardzo ładnie nasze pomieszczenia, przynajmniej część naszych pomieszczeń, ale to dalej nie jest to, do czego my dążymy. My chcemy, żeby jeszcze jedna lampka tutaj się znajdowała, ponieważ dzięki temu być może mówię, uda nam się rozświetlić całą kolonię i w tym celu potrzebujemy jeszcze jednej lampki gdzieś przynajmniej tutaj. Okej. Widzę, że wszystko jest budowane. Tutaj będzie pomieszczenie, w którym będziemy odkrywać nowe technologie. Będziemy przechodzić na kolejny poziom admin technologii, dyplomatycznej technologii oraz militarnej technologii, także żartuję sobie. Wiem, nieśmieszne to było, ale jednak nawiązanie do Europy Uniwersytet 4 zawsze na propsie. Dalej, będziemy potrzebować na pewno zebrania naszego Xerigium, ponieważ Xerigium to jest taka roślinka, która no służy jako apteczka. Pytałem się Was w komentarzach, co trzeba zrobić, żeby z tego Xerigium zrobić apteczkę, aczkolwiek pisaliście w komentarzach, że nie trzeba robić kompletnie nic. Wystarczy, że zbierzemy tę roślinę i ona już sama w sobie pełni rolę takiej apteczki. Tak więc, no, wydaje się to naprawdę fajnym pomysłem. Jakieś mięso zostało właśnie przetransportowane przez Doriana do naszej chłodni, zaś sam Dorian jak na razie bardziej zajmuje się transportem wszystkiego niż samym sprzątaniem, dlatego zastanawiam się, czy za chwilę by mu tutaj nie zmienić po prostu tego, by on zamiast targać to wszystko i zbierać maliny jak idiota, żeby on po prostu zajął się obecnie tylko i wyłącznie sprzątaniem. Aczkolwiek niech najpierw wróci do składowiska, on to wszystko zostawi i potem zmienimy mu, by po prostu sprzątał. Tak więc Ty to zostaw. Dobrze, zostawiasz to i teraz Ty masz tylko i wyłącznie, drogi Dorianie, sprzątać. Ktoś musi nam wysprzątać całą tę kolonię, no bo takiej ilości krwi to już dawno nie widziałem. Brakuje nam prądu. Brakuje nam tutaj prądu i to mi się nie podoba, więc chciałbym, byście tutaj zainwestowali w obwód elektryczny, który będzie sięgał mniej więcej do naszego nowego klimatyzatora, który być może da nam na tyle mocy, byśmy mogli no schłodzić te... O Jezus, Matko Bosko, jaki atak! Co się dzieje? Zostaliśmy właśnie zaatakowani bez ostrzeżenia. I to jest dość dziwne, ponieważ... Nie sądziłem, że możemy zostać tak po prostu zaatakowani bez jakiegokolwiek ostrzeżenia, ale no, widać, człowiek uczy się całe życie. Davenport, musisz wyekwipować sobie ten pistolet. Dorian, tutaj był gdzieś też pistolet, z tego co pamiętam. Tylko kto go zabrał? Kto zabrał drugą strzelbę? Była taka strzelba... Jest strzelba, ale jesteś za słaby, żeby się tym posługiwać. Ojeju, stary. Idziesz nakarmić więźnia. M ma już. To może inaczej. Dorian. Ty wyekwipuj pistolet. Nie można, bo ona się ekwipuje. Dobra, Davenport. Czy możesz wyekwipować to? Możesz. Wyekwipuj więc karabin. Dorian, ty wyekwipuj pistolet. Ty zaś wstawaj na służbę i szybko. Na zewnątrz. Obniżmy może za chwilę prędkość gry. Hola. Przydały nam się tutaj jakieś worki do obrony. O tym wielokrotnie pisaliście, że jeżeli ja zostałem zaatakowany przez większą grupę piratów, to tak naprawdę nie mam jak się bronić, ponieważ nie mam żadnej barykady, nie mam żadnych osłon, nie mam za czym chować moich kolonistów. I to jest smutne. Davenport, służba! Tutaj, idziemy. Wszyscy, chodźcie tutaj, do naszych wieżyczek. Wieżyczki mogą nam jakkolwiek pomóc, więc chodźcie tutaj. Ty tam się stary, zajmuj się naszym więźniem, a wy czekajcie na atak tych piratów. Oni w końcu przyjdą, więc zwiększmy prędkość gry. No dalej, chodźcie. Panowie, być może nawet uda nam się jednego z tych piratów pojmać, aczkolwiek w tym celu potrzebowalibyśmy więcej cel. Okej, atak następuje, więc powinniśmy przygotować się na odparcie tego ataku. Okej, są i nasi wrogowie. Wieżyczki już strzelają. Jak widzicie... Davenport i M mają w nich już zasięg. Nawet jednego pana im się udało trafić. Czy uda nam się podejść bliżej Dorianem, schować się gdzieś za drzewo i strzelić w tego Brexiego, który chowa się... Wow, mikro, chowa się za drzewem jak Max Payne. O Jezu, dostał. Dostał! Dorian, mikruj! Mikruj, Dorian! Dobrze! Kolejny ściągnięty. Pozostali uciekają. Ej, panie! Co się dzieje? Załamany. Davenport jest załamany. Zobacz miejsce. Jak to? Nie! Davenport! Dlaczego jesteś załamana? Weźcie ją, pobijcie. Pobijcie ją, szybko. Nie strzelaj! Walcz wręcz! Walcz wręcz z Davenport! Jezus Maria. Davenport, trzymaj się! Wiem, zabiłaś człowieka, ale spokojnie. Zmarł? W wyniku pobicia? No nie wierzę. No nie wierzę! Jak do tego doszło? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Ktoś tu przeżył może? Zestresowany. Ty żyjesz! Hola, on żyje. On żyje. Wejdź do niewoli. Nie ma łóżek dla więźniów. Cholera jasna. Ej, jak nie ma łóżek dla więźniów? Jak nie ma łóżek dla więźniów? Jak jest? To jest łóżko dla więźnia. Chyba. Nie, to jednak nie jest łóżko dla więźnia. Ustaw dla kolonistów. Chwileczkę. To jest łóżko dla więźnia. Szybko, przetransportujcie go. Straciliśmy Davenport. Spokojnie. No bywa i tak. Czy ty masz jakieś problemy? Postrzał. Poza tym nic specjalnego. Dorian, wracaj. Utrata krwi. Rozcięcie, krótki łuk. Niedobrze. Niech ktoś się tym zajmie. Dorian, ty wydajesz się dobrym człowiekiem. Weź. Zakop ją. Zajmij się czyszczeniem krew. Nie. Inaczej. Potrzebujemy grobu. Ktoś musi wykopać grób dla Davenport. No smutne, no. Nie sądziłem, że trzeba będzie ją zabijać od razu, no ale wiecie jak jest. Człowiek chciał, ale człowiek nie dał rady. Nie mogę się tym zająć. Dorian nie jest inżynier. O matko bosko. A kto jest inżynier? Zajmij się pracą nad grób. Plan. Dobrze. Zwiększcie prędkość gry. No kurde, no smutne, że ją zabiliśmy, ale no nie mogłem poradzić, po prostu nie mogłem poradzić. Starałem się na wszystkie możliwe sposoby, nie dało rady. Po prostu nie dało rady. Okej, grób wykopany, ale teraz trzeba przetransportować tam Davenport. Zdejmij, nie zdejmij Davenport. Boże, inaczej, możecie ją jakoś zakopać. Zajmij się... No empty grave. Jak to no empty grave? Iko. Ilia. Tu jest. Budowa. On jeszcze tego nie zbudował. Dobra, zepsułem to. Zajmij się budową ponownie. Zajmij się budowaniem grób. Szybko. Ale tak szybko. Raz, dwa. Okej. Grób jest i teraz zajmij się Davenport. Dobra, trzeba ją zakopać. Nikt nie może widzieć, co się tutaj stało. Dlaczego prąd dalej nie jest tutaj dostarczany? Halo? Temperatura? Nie. Energia. Przewód elektryczny. Bo ten prąd jeszcze tutaj nie powstał. No cóż, byliśmy troszeczkę zajęci odpieraniem ataku. Starajcie się go oczywiście zrekrutować. Dajcie mu najlepsze możliwe medykamenty. Starajcie się też go zrekrutować do nas. Potrzebujemy nowych kolonistów. No bez kolonistów raczej długo nie przetrwamy. Tak więc chciałbym, byście rozmawiali z nim o rozmowie. I rekrutacji ewentualnej do naszej kolonii. Tak, no dobra, przez niego umarła Davenport, ale spokojnie, dam radę. Dorian zaczął sprzątać, jest progres. Ponadto powinniśmy rozebrać to coś. To coś nie jest nam potrzebne. To coś? Dokładnie, to coś nie jest nam potrzebne. Nam się teraz przydadzą inne rzeczy. Gdzie jest tam w ogóle nasz piesek? Czy nasz piesek przeżył w ogóle? Halo? Piesku? Czemu mam dziwne wrażenie, że nasz pies zdechł i ja nawet o tym nie wiem? Daliście mu surowe mięso, naprawdę? Na litość boską. Surowe mięso mu dajecie. Kto ma najwyższe umiejętności kucharstwa w ogóle? Widzę, że są spore problemy. Dorian sprząta. Dobra, nie. To źle wygląda, Gdzie jest pan M? Jakie ty masz umiejętności strzelania? To chyba być najlepszy z nas wszystkich, nie? Strzelanie 8. Teoretycznie. Bardzo niski nastrój razy 3. No cóż, no happens, jak to mówią. Co ja poradzę? Co? Czemu to jest na czerwono? Chwileczkę. Epizod psychotyczny. Czeka. Chwileczkę, chwileczkę, chwileczkę. Gdzie jest? M? Uważaj, bo on jest jakiś chory. Wiecie co? Ja nie będę z takim człowiekiem rozmawiał. Weź się go potnijcie na kawałki. Dokonaj eutanazji. Eutanazja, ciekawe. A nie mogę... Ach, nie mam w ogóle... Nie mam medykamentów, żeby dokonać jakiejkolwiek amputacji. Ojojojojojoj. No cóż, no cóż, no cóż. M. Obudź się. Jesteś potrzebny. M. M. Jesteś potrzebny. Trzeba zapolować. Niech ktoś zapoluje na te bydło. Na te mufale. Szybko. Dobrze, poluj. Zabijaj. Trzeba to wszystko pociąć na kawałki. Potrzebujemy żarcia. Jak nigdy. Załamany. M-Pilot. Błąka się. Straszne. Choroba. Prawa nerka. Męczy Barga. Upewnij się, że Barga otrzymuje... O nie! Barga jest chory. Ale Dorian wyczyścił. Dorian wyczyścił. Dał radę, więc Dorianie. Dorianku, mój ty. Zajmuj się teraz wszystkim. Konkretnie wszystkim. Bo jesteś potrzebny. Dobrze, że wyczyściłeś tam kolonię, ale teraz są ważniejsze rzeczy. Musisz ogarnąć sytuację, która dzieje się w Pulchnej 1, ponieważ sytuacja jest naprawdę napięta. Ale dalej, przede wszystkim zajmuj się sprzątaniem, bo ty taki dobry w tym jesteś, mimo wszystko. Może zrekrutujecie tego Casey'ego, co? Gówno. Zrekrutowali go! Nowy rekrut! Casey! Casey! Jesteś bogiem, jesteś... Ty! Ty! Panie! Twoje łóżko już nie jest łóżkiem, to jest dla kolonistów, a tego przetransportujcie tam. On będzie miał lepsze tutaj rzeczy do roboty. Co ty w ogóle możesz mi sobie powiedzieć? Walka wręcz niezłe, strzelanie niezłe. Ej! 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 Zabiliście to wszystko? Przetransportowaliście mięso? Cokolwiek? Panowie! Mamy kukurydzę. Dobra, jest progres. Ale czy... Aha, M-Pilot miał zabić te pany, ale nie dał rady zabić panów, ponieważ się kręci bez celu. Casey, ty się tym zajmij może. Tylko pamiętaj, żeby wyekwipować sobie broń. Casey, gdzie ty jesteś? Gdzie jest twoja broń w ogóle? Tutaj był. Masz za słabe umiejętności. Naprawdę, naprawdę za słabe umiejętności. Zbyt głupi jesteś, żeby strzelać z broni. Ach, cholera jasna. M. Żyjesz? Żyjesz. Casey, dokąd ty idziesz? Płaczesz nad grobem Davenport. No też bym płakał, no jednak dawała ci żarcie. Barga, żyjesz? Tors, infekcja. Infekcja nieznaczna, nieleczone, prawa nerka. No nie poradzę na to, no nie da rady na to poradzić. Mamy za to kukurydzę, no zawsze coś, zawsze coś. Czy ktoś może zająć się polowaniem? Tam na dole mamy stado mufalo, trzeba je pozabijać. Mufalo ciało, przetransportować to. Ktoś może się tym zająć? Może potnijcie to na kawałki, zlecenia. Właśnie, właśnie, zlecenia. Rób x razy. Powtarzaj to bez przerwy, non stop. Powtarzaj bez przerwy. Bez przerwy, panie. Niech ktoś to przetransportuje. Dorian. Dorian, ty wydajesz się takim dobrym człowiekiem. Chodź, przetransportuj. Nie można bar, nie można przetransportować mufalo. Brak wolnego miejsca. Jak to brak wolnego miejsca? Boże. Wiedziałem, wiedziałem. Zwłoki tutaj mają być. Wszystkie zwłoki. Przetransportować to natychmiast. Wiedziałem, że coś zrobiłem źle. Coś zrobiłem źle i no to czułem, że problem. Weźcie, przetransportujcie to jedzenie. Na południu leży jedzenie. Przetransportujcie to. Dorian, chodź, Dorian. Leży. Zajmij się transportem. Natychmiast. Dobrze. Barga nie dał rady się zrekrutować. Bywa. Przede wszystkim też chciałbym, byście tutaj mi zbudowali takie fajne rzeczy, które nazywają się stół do badań. Czy możemy w to zainwestować, panowie? Czy dacie radę coś takiego zrobić? Ja wiem, to jest skomplikowane, ale powinniście dać radę, prawda? Stół do badań. Tutaj, w tym miejscu. Dacie radę. Wierzę w was. Też dodatkowo chciałbym, żebyście tutaj postawili jakieś lampy, ale nie słoneczne, tylko zamiast tego chciałbym, byście postawili tutaj... No po prostu, no cholera jasna, lampę stojącą, weźcie to oświetlcie jakoś, jakkolwiek. Widzę, Mufalo został już przetransportowany, bardzo dobrze, następnego dnia go potniecie na kawałki. Czy jest tu jeszcze jakieś ciało do przetransportowania? Zdrowy, ten Mufalo. Ciało, przetransportować to, panowie! Kto się opierdziela? Nie żyje, zepsuje się za 4,9 dni, dobra, zdążycie. Potrzebujemy też więcej miejsca dla kolonistów, mamy problemy z... no, miejscem dla kolonistów po prostu. Tak więc miłe by było, gdybyśmy dla odmiany zbudowali nowe pomieszczenia. Tak więc meble, nie meble, struktury, ściana, oczywiście z drewnianej kłody, której mamy najwięcej. I co teraz? No, potrzebujemy nowych pomieszczeń, które powstaną gdzie powstaną. No właśnie, powinny powstać gdzieś... Chyba trzeba będzie nową kolonię w ogóle zainwestować, albo wykorzystać w końcu to. W sumie? Zróbmy to tak. Otoczmy to tak ładnie ścianką. Czemu by nie? O, tutaj będzie korytarz. Tutaj będą wchodzić. To wydaje się spoko pomysłem. Tutaj damy tak i tutaj damy takie drzwi. To wydaje się naprawdę spoko. Tutaj drzwi, a tutaj, jeśli możecie, to byście to rozkopali tak jeszcze dodatkowo. O, tu i tu. Byście to rozkopali. I tutaj też postawimy takie drewniane ściany, żeby to ładnie wyglądało. Tam dodatkowo dodamy jeszcze podłogę jakąś. Halo? Podłogi. Drewniana podłoga. Natychmiastowo. I tutaj też drewnianą podłogę poproszę. I wszyscy są zadowoleni. Czy ktoś zajął się transportem tego Mufalo? Oczywiście, że nie. Boże, wstawać! Nie, Dorian. Nie ma spania, jak trzeba transportować Mufalo. Zajmij się transportem Mufalo. Wszyscy wstawać, musimy pokroić mięso, musimy się ogarnąć. Ktoś musi tym zająć. Ach, cholera jasna, wstawać! Panowie, nie spać, wstawać. M nie jest kucharz. Dorian, jesteś kucharz? Casey, jesteś kucharz? Nie. Czy mamy jakiegokolwiek kucharza? Bo się zaraz okaże, że nie mamy. Jak to nie jest kucharz? Macie być kucharzem, Boże. Stary. Jesteś naszym nowym kucharzem. Casey też. Jesteście naszymi nowymi kucharzami, naszą jedyną nadzieją. Ile ty masz w ogóle kucharstwa? Gotowanie 1, a Casey? 4. Idź! Zajmij się tym. Zajmij się tym, błagam. Zajmij się tym. Ty jednak się tym nie zajmujesz. Nie. Ty się tym nie zajmujesz. Ty jesteś za głupia na to. Jesteś kobietą, ale jesteś za głupia, o dziwo. Mężczyzna w tym wypadku jest lepszym kucharzem. Ćwiartuj. Musimy walczyć o jedzenie. Przetransportujcie to całe wszystko. Możesz to przetransportować. Transportem ziemniaków. Transportuj ziemniaki, panie. Zajmij się transportem ziemniaków. Przydałby się jeszcze jeden kucharz, nie ukrywam. Kto jest jeszcze kucharzem? Stary, Dorian. No Dorian jest kucharzem. A Stary zaczyna gotować. Brawo. W końcu robi coś. Stoi przy kuchence, jak prawdziwa kobieta. Podoba mi się to. Zajmij się gotowaniem. I gotuj non-stop. Co ty tam zbierasz w ogóle? Ty miałeś zająć się ćwiartowaniem, panie. Zajmij się ćwiartowaniem, nie jakimś sadzeniem gówna, tylko wykorzystaj ciało tego Mufalo, które się tam znajduje. Okej, czy mamy ten stół do badań? Mamy. Czy możemy tam dokonać jakichś odkryć technologicznych, research? Na przykład, nie wiem. No właśnie, kamieniarstwo, no niezbyt. Ja bym wolał, żebyśmy odkryli w końcu możliwość pozyskiwania energii geotermalnej. Energia geotermalna, badania, pozwala budować generatory na gejzerach. Chcemy to zbadać. Niech ktoś się zajmie badaniem tego. Niech Casey to dalej ćwiartuje, aby... Ty żyjesz? On umarł! Boże święty! Kiedy on zmarł? Ja nawet nie zauważyłem, kiedy on umarł. Dorian, obudź się, weź zajmij się tym gównem. Scout ciało. O, a możemy go pokroić? Niestety nie. Niech ktoś potem wykopie jakiś dół, jakiś grób. Potrzebujemy jeszcze kilku grobów. Weźcie to, wykopcie. Nie ma sensu go tutaj trzymać, on tylko będzie gnił. I weźcie, zabierzcie mu to jedzenie. I skoro nie zjadł do końca, to mu to zabierzcie. Nie ma sensu, żeby to się tam znajdowało. Okej, myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek. Jak widzicie, wiele się wydarzyło. Obroniliśmy się przed ogromnym atakiem. Udało nam się zrekrutować Casey'ego. Niestety straciliśmy Davenport. No ona i tak miała zaćmę to raz. Na obu oczach na dodatek. Była stara, bezużyteczna, ale potrafiła gotować. I to był jej plus. Teraz mamy problem, ponieważ nie mamy kucharza, więc musimy znaleźć koniecznie osobę, która będzie nam gotować posiłki. Ponadto powoli przenosimy się do wnętrza góry. Jak widzicie, na razie zrobiłem tylko taki malutki projekt, który nazywa się nie wiem co zrobić ze swoim życiem. Ogólnie rzecz biorąc jest ciekawie, ale możemy z tego jeszcze wyjść. Mamy jakikolwiek rozwój, mamy też za mało energii, ale po zbadaniu energii geotermalnej powinno się to ustabilizować. Wtedy zbuduje też więcej baterii. Zresztą o tym pisaliście już w komentarzach, że waszym zdaniem już dawno powinien baterie nowe zainwestować, ponieważ mam nadwyżki mocy, a... O matko, co się stało? Co się stało w ogóle? Właśnie, a propos nadwyżek mocy. Czy mieliśmy właśnie spięcie? Bardzo możliwe, ale teraz się tym zajmował nie będę, ponieważ... Ten odcinek był już wystarczająco długi, więc dziękuję Wam za obejrzenie tego epizodu. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Pamiętajcie o jego skomentowaniu, pamiętajcie o jego ocenieniu. No i do usłyszenia w kolejnym materiale.